Cześć, witajcie. Jak może wiecie, jeżeli widzieliście mój wczorajszy post, wpadła najnowsza aktualizacja do Starfielda. Kuźwa, biały jestem, nie? Światło. No niestety. Jest białe tło strony, musicie przeżyć mój prześwietlony ryj. Eee, wczoraj wpadła najnowsza aktualizacja do Starfielda. Właściwie aktualizacja, no. Ciężko to nazwać aktualizacją, jest to raczej patch niż aktualizacja, ponieważ nie dodaje ona nam zbyt dużo konkretnego kontentu. Są to jakieś naprawy, błędów, poprawki, łatanie dziur i tak dalej. Czyli co, notatki dotyczące aktualizacji Starfield 1.9.51.0 z 30 stycznia. No to lecim z tym koksem. Właśnie. Nim zacznę, jest jeszcze jedna sprawa. Najprawdopodobniej są to Wiecie, co muszę jakoś tutaj zmienić chyba. Są to jeszcze nie do końca potwierdzone informacje. Najprawdopodobniej szykuje się też jakiś update do no Sky. A. Na razie nie jest jeszcze nawet w eksperymentalu, więc no, może to być kwestia tygodnia, być może dwóch. Ale się coś szykuje, ponieważ pojawiły się, yy, pojawiła się najnowsza wersja gry. Więc liczę, że może w tym tygodniu wpadnie w eksperymentale, jeżeli dobrze pójdzie. A w przyszłym tygodniu wpadnie yy, normalnie na, na światowy, nie dla nas wszystkich. Ale tutaj no, informacji nie mam zbyt wiele, także yy, przejdźmy z powrotem do Starfielda. Niech stanie się światło ulepszeń. Google tłumaczył, więc możemy tu mieć jakieś kwiatki, nie? Nasza najnowsza aktualizacja wyszła z wersji beta z Steam i jest teraz dostępna dla wszystkich graczy Starfield. Co mnie średnio cieszy, bo jak wspomniałem, rozwaliło mi wszystkie mody, nie? informacje o ładce pozostały takie same jak poprzednio wydane w wersji beta. Z wyjątkiem zmiany numeru wersji i jednej dodatkowej poprawki. Powodujący awarię komputera PC, o której mowa poniżej. Powiem wam, że coraz bardziej się obawiam przed uruchamianiem Starfielda, nie? Poprawki i ulepszenia. Animacja. Naprawiono oczy postaci gracza, pozostające zamknięte zamiast mrugania w widoku trzeciej osoby. Rozwiązano rzadkie przypadki, w których w trzeciej osobie można było zobaczyć małe, wyskakujące animacje. Nie mam pojęcia o co chodzi. Chyba żałuję, że tego nie doświadczyłem. Naprawiono błędnie niewidzialne stworzenie na niektórych planetach. Czyli jednak te potworki nie miały być niewidzialne z założenia, spoko. Naprawiono błąd, który mógł wystąpić u niektórych wrogów, powodując, że stali zamiast spadać na Ziemię. Załoga i towarzyści, pewnie chodzi o towarzyszów, nie? Mówię, tłumaczył to Google, więc tutaj przymknijcie oko na to. Naprawiono położenie członków załogi i towarzyszy w pobliżu kokpitu po szybkiej podróży na statek. Naprawiono możliwą blokadę sterowania podczas rozmowy z towarzyszem bez wchodzenia w dialog i jednoczesnej próby wyjścia ze statku. Ogólne. Usunięto awarię, która mogła wystąpić podczas zmiany z trybu pełnoekranowego na tryb okienkowy komputer. Naprawiono problem, który uniemożliwiał użytkownikom systemu Windows zapisanie, jeśli ich nazwa użytkownika zawierała określone znaki. Eee, naprawiono rzadkie błędy zapisu stanu gry. Naprawiono błąd, który mógł powodować blokadę sterowania lub awarię po wczytaniu szybkiego zapisu w trybie celowania. Eee, naprawiono znacznik gracza podążający za kamerą na mapie powierzchni. Naprawiono rzadki problem, który mógł uniemożliwić dostęp do menu głównego po wyświetlaniu monitu naciśnij dowolnie przycisk, aby rozpocząć. Tutaj chodzi o Xboxa. Typ ciała nie powinien już być resetowany do ustawień domyślnych podczas ładowania zapisu Starborn z głównego menu. Też chyba mi się nie, nie wydarzyło, ale w sumie cały czas latam w kasku, czy tam hełmie, więc w kasku. Więc ciężko powiedzieć. Poprawiono wygląd kiosku Rudzin w nocy. W sumie nie zwrócimy uwagi nawet, żeby coś z nim nie tak było. Naprawiono rzadki błąd polegający na tym, że panel Cydonii mógł wyświetlać godziny bez żadnych incydentów. Nie kojarzę, też nie zwróciłem uwagi. W sumie pierdoła, nie. Dodano optymalizację do synchronizacji zapisanych gier w chmurze, poprawiono zachowanie tłumów, gdy wybrany cel jest zarezerwowany. Naprawiono błąd, który mógł powodować, że drzwi śluzy czasem pojawiały się, unoszące się w powietrzu po dotarciu do lokalizacji. Naprawiono niezamierzony tekst pojawiający się w interfejsie stoczniowca. Generalnie większość z tych błędów nie miałem, więc nie wiem, czy powinien zaliczać się do szczęściarzy czy, no, tutaj są takie kwiatki, widzę, że raczej żałuję, żałuję że na nie nie trafiłem, nie? Naprawiono niepoprawne wznie... wznawianie sesji gry po wyłączeniu w tryb oszczędzania energii Xbox. Zajebiście, nie? Wyłączasz Xbox, a po chwili Starfield cię przywołuje. E, no, dla mnie petara. Różne ulepszenia stabilności. Mm, dobra. Bardzo dużo Ulepszeń grafiki. Dużo, dużo, dużo. Placówki. Naprawiono rzadki problem braku terenu, który mógł wystąpić po szybkiej podróży do placówki w pobliżu Nowej Atlantydy. Nie zdarzyło mi się też to, a robiliśmy tam przecież placówkę, yy, gdzie leki, nie produkowaliśmy. Naprawiono błąd, który mógł powodować ponowne pojawianie się obiektów zburzonych przez buldożery po powrocie do placówki. Jakie buldożery? Kuźwa! No ale chyba rozumiem o co chodzi, bo kiedyś mi się na którymś sejwie faktycznie zdarzyło, że pojawiły mi się skałki w bazie, więc pewnie chodzi o to, że jeżeli postawiliśmy cokolwiek na skalę, ona znikała. I istnieje ryzyko, że faktycznie mogły się pojawić z powrotem, nie? Faktycznie tutaj coś takiego kiedyś miałem, naprawiono błąd, w wyniku którego połączenie ładunkowe placówki były usuwane z listy terminali, jeśli zostały podłączone, rozłączone, a następnie ponownie podłączone do innego łącza towarowego podczas sekwencji lądowania statku towarowego. Tak to miałem. Jeśli chodzi o łączenie placówek, właśnie, no to. Bardzo dużo osób miało ten błąd i faktycznie bardzo często potrafiło rozłączyć. Naprawiono błąd, przez który skrzynie na broń zbudowane przez gracza w placówce zapełniały się bronią i amunicją po ponownym załadowaniu gry. Czyli <grytanie> usunęli kolejnego glicza. nie. Pamiętacie, gdzieś tam dawno temu w odmentach przeszłości wstawiłem filmik, jak się szybko dorobić, nie? że można było postawić posterunek naspamić skrzynię na, na, jedna, na drugą, na drugiej, na sobie, usunąć yy, posterunek i cała ta broń z tych skrzyń, której tam nie włożyliśmy, która się pojawiała sama z siebie, lądowała w ładowni naszego statku. Nie? Teraz to już nie przejdzie. Także yy, takimi rzeczami widzę się zajmują od razu. Nie? Tak samo jak ze skrzyniami, z których mogliśmy mać gotówkę. Uprawnienie, cokolwiek to by miało znaczyć. Naprawiono rzadki błąd, który mógł powodować, że moc fazowego czasu pozostała włączona. O, miałem tą sytuację raz, u Michaela chyba nawet dwa razy na streamie się to nie zdarzyło. Nam. Także miło będzie, jeżeli człowiek nie będzie się bał używać. Uwaga, mogę trochę dzwonić łyżeczką, jeżeli człowiek nie będzie się bał używać mocy, nie? Naprawiono ekstremalną prędkość, która mogła wystąpić w zerowym G podczas korzystania z mocy fazowego czasu. Kujwa, to nawet nie mam pojęcia co to jest. Moc rozbłysku słonecznego odpowiada teraz za trafienia krytyczne. Zadania losowe i spotkania. Naprawiono brakującą tabliczkę w sejfie uniemożliwiającą ukończenie celu opcjonalnego Znajdź dowód, aby wyłudzić Ayumi Komiko. Wła... Przepraszam, władza absolutna, to chyba było z Rudzin, nie? nie? Nie, nie, pamiętam. Kontrole w tle. Naprawiono możliwą blokadę sterowania, która mogła wystąpić w przypadku złapania przez ochronę. Opuszczony statek. Naprawiono błąd uniemożliwiający graczowi dotarcie do fotelu pilota, jeśli nie miał on dostępu do zaawansowanych zamków. Czyli po prostu znerfili zamek, zapewne, nie? Napoje w domu. Naprawiono rzadki przypadek, w którym drzwi do SUB 12 mogły pozostać zamknięte. Echa przeszłości. Naprawiono utykanie Delgado na dole schodów podczas kontynuuj eksploracji zamku, które mogą wystąpić, jeśli zamek został pozostawiony podczas dialogu historii Delgado. Eee, chodzi tutaj o misję karmazynowej floty. Nie tak dawno ktoś na. Grupie na Facebooku pisał, że ma z tym problem. Wiem, że prosił o pomoc, także mam nadzieję, że to rozwiąże jego problem. Dalej, echa przeszłości. rozwiązany problem, który mógł powo powodować, że działa Matisa i Delgado były niewidoczne. A of the storm. Naprawiono błąd, który mógł powodować, że transfer danych nie rozpoczynał się po umieszczeniu rodzenia danych. Czyli cały czas tu mówimy o misjach karmazynowej floty, nie? Ey, of the storm. Naprawiono błąd, w wyniku którego na statku Legacy nie pojawił się komunikat o dokowaniu, jeśli gracz odokował statek Legacy, a następnie wczytał ponownie zapis przed rozpoczęciem misji. E, poziom wykonawczy. Naprawiono błąd, w wyniku którego gracze mogli utknąć na krześle w sali konferencyjnej siedziby Rudin Industries. No to tu już wiadomo, misja Rudin. Ale zobaczcie, bardzo dużo błędów było w misji karmazenowej floty, nie? To jest autentycznie cud, że nam się udało to zrobić i nigdzie nie utknąć. Brak komunikacji. Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczowi ukończenie zadania, jeśli powalił wszystkich członków paktu obronnego. O, robiliśmy to na ostatnim tym, nie? Na ostatnim live'ie. Tak mnie zdżaźnili, że wszyscy ten do, dostali kulkę. No, ale oczywiście są nietykalni. Dalej w nieznane. Naprawiono rzadką awarię, która mogła wystąpić podczas próby dokowania okiem. Zapewne do oka. Grand Powder. Naprawiono błąd, w wyniku którego drzwi do lezamy mogły czasami zostać zamknięte, jeśli gracz opuścił to miejsce podczas zadania i wrócił później. Nie kojarzę tej misji. Wroga inteligencja. Bardzo fajna misja, jeżeli ktoś nie robił, polecam. Króciutka, ale treściwa, trochę, trochę na takim starym science fiction oparta, nie? Naprawiono zablokowane drzwi w pomieszczeniu tuneli parowych, w których następuje transformacja teramorfa. Ej, pomyłka, to nie było to. Ej, myślałem, że to jest z tą sądą wroga inteligencja, a tu wychodzi, że to jest Misja ZK, nie? Ciekawe, czy ja się pomyliłem, czy oni się pomylili. No ale dobra, w każdym razie misja z morfem, teraz drzwi się otwierają. W nieznane. Naprawiono rzadki błąd, który mógł uniemożliwić rozpoczęcie zadania po kończeniu starego sąsiedztwa. W nieznane. Naprawiono rzadki błąd, w, którego, w wyniku którego lokalizacja świątyni mogła nie zostać zapełniona po otrzymaniu celu idź do... Czyli tak naprawdę, tak, z tego co rozumiem, oznacza to tyle, że świątynie dopiero się pojawiają, jak dostaniemy na nie quest. Tak? Przez przypadek nie możemy na nie trafić. No, na, na to wychodzi nie? z opisu tego, tej łatki. Koniec dziedzictwa. Naprawiono błąd, w którym, który mógł uniemożliwić interakcję z Delgado, czyli dalej karmazynowa flota. Gdy znaj znajdował się za szybą w centrum dowodzenia kluczem. Tam też jest gdzieś książka, nie? którą trzeba zabrać, yy, jeżeli chcemy odwiedzić wszystkie punkty na ziemi. Nie rozumiem, czemu Google niektóre słowa przetłumaczyło, a niektóre nie. Legal scent: Naprawiono stos gruzu, w którym gracz mógł utknąć podczas próby dotarcia do mesy. Przegapione ponad miary. Naprawiono dialog między Sarą i Wolterem, który nie grał w The Lodge. Nie kojarzę. Podejrzewam, że to jest ta misja, gdzie z Wolterem... Ale nie, bo to jest w loży. Kurde, nie, nie kojarzę. Żadnych nagłych ruchów. Naprawiono błąd, który nie podążał który nie podążał za graczem podczas zadań osobistych. Zapewne chodzi o jakiegoś NPCA, ale nie mam pojęcia. W biegu naprawiono różne problemy związane z niedostępnością May Divine. Cel zaktualizowany do posłuchaj wprowadzenia May Divine. De... Nie Divine, sorry. Nie byliśmy w biegu. Naprawiono możliwą blokadę sterowania podczas siedzenia przy stole i rozmowy z Jade McMillan. Jeden mały krok. Naprawiono rzadki błąd, który mógł uniemożliwić nowi Halerowi wyjście ze śluzzy. Czyli na samym początku już była szansa, że się gra z budży? Ololek. No bo to, jeżeli Lin i Haller razem, no to wychodziliśmy dopiero, w, w, Dopiero. Na samym początku gry, nie? W samouczku, bo później już byli rozdzieleni przecież. Operacja Starseed. Naprawiono zły widok, który mógł wystąpić, jeśli Beagle wszedł na pokład po długiej bezczynności. Moc z zewnątrz. Naprawiono błąd powodujący brak świątyń Starborn i zakłócenia skanera, które mogły uniemożliwić uzyskanie wszystkich mocy Starborn z tego świata. Też gdzieś dzisiaj czytałem, ktoś miał z tym problem, więc mam nadzieję, że tutaj też rozwiązało to, to niedogodność. Twarde lądowanie. Rozwiązano problem, który mógł wystąpić podczas realizacji celu spotkań, spotkanie z Mileną, który mógł uniemożliwić pojawienie się statków w wybranym miejscu. Cienie w Neonie. Naprawiono błąd, który mógł wystąpić w przypadku wielokrotnego korzystania z drzwi do pióra zanim przeszedł on do Neon Core. Naprawdę? Supraed Ultra. Naprawiono blokadę sterowania, która mogła wystąpić podczas wchodzenia do symulatora lotu, gdyż strażnik próbował aresztować. Stuknięcie w siatkę. Naprawiono niedostępne skrzynki przyłączeniowe... No dobra, to nie jest stuknięcie w siatkę. Tu tutaj chodzi o tą misję w studni yy, zapewne, gdzie naprawialiśmy elektrykę. Naprawiono niedostępne skrzynki przyłączeniowe, które mogły wystąpić po ataku łowcy na lożę. Najlepsze co istnieje. Naprawiono błąd, który mógł uniemożliwić osiągnięcie celu podczas rozmowy z Nevą i Jasmin w pomieszczeniu inżynieryjnym. Neva i Jasmin? To mogą być te babki z ta jedna właśnie od elektryki i chyba druga z Straight Imperium, nie? Także możliwe, że to też jest yy, misja ta, gdzie, gdzie bawiliśmy się prądem, ale nie jestem do końca pewien. Po prostu zgaduję po imionach. Puste gniazdo. Naprawiono błąd, który mógł e, powodować, że broń samako była niewidoczna w domu Jacoba. Serce Marsa. Naprawiono inną lokalizację, która mogła potencjalnie uniemożliwić odzyskanie serca Marsa. E, właśnie, ja mam, ja miałem e, z tym questem błąd przy drugim e, przejściu fabuły. Gadałem e, z, e, z tą babką, i cel mi się nie przełączał dalej, więc może w końcu uda się z tym ruszyć. Blada dama. Naprawiono rzadki przypadek niedostępnego dziennika załogi statku, który uniemożliwiał ukończenie spotkania. Nie kojarzę. Bo początek listy: Phil Hill powinien teraz zaakceptować dane z ankiety dla Sumati. Relikty wojenne: Rozwiązano problem, który mógł uniemożliwić Kaiserowi przeniesienie się na miejsce misji. Czyli dalej misja Zetkania i Teramorfy. Gdzie buduje się nadzieje? Naprawiona awarię, która mogła wystąpić w przypadku określonego zestawu zachowań gracza. A, czyli jak gracz robił coś, czego nie przewidzieli. E, twórcy, to dobra. To gra się wywalała. Statki i dostosowanie. Naprawiono kolejny przypadek, w którym asteroida mogła podążać za statkiem w kosmosie, nie. To już jest memiczne. Naprawiono oznaczenie władzu statku jako niedostępnego po zmianie na nowy statek macierzysty. Naprawiono błąd, w wyniku którego statek mógł znaleźć się w niezamierzonym stanie, próbując jednocześnie szybkiej podróży podczas skoku grawitacyjnego. Nie, nie, nie wiem, co to może być. Naprawiono problem z widokiem, który mógł wystąpić podczas szybkiej podróży w trybie namierzania statku. Naprawiono błąd, który mógł wystąpić po wejściu w tryb namierzania statku, natychmiast po wybraniu skoku grawitacyjnego. Naprawiono błąd powodujący pojawienie się niefunkcjonalnych drabin, gdy gracz modyfikował swój statek za pomocą Tajo. Chodzi o moduły, nie? Tajo Industries chyba. Naprawiono błąd powodujący, że legendarny statek mógł zbyt długo wznawiać strzelanie po naprawie broni. Aha, czyli teraz y, po prostu będzie nas napierdzielał aż miło, nie? <laughs> Jeszcze go nie spotkałem, mam nadzieję na niego trafić. O ile uda mi się grę uruchomić, walka kosmiczna powinna teraz odpowiadać wzrostowi trudności walki naziemnej wraz z kolejnymi podróżami przez jedność. Yy, dobra. Nie podoba mi się to w cholerę, nie? Walka kosmiczna powinna teraz odpowiadać wzrostowi trudności walki naziemnej wraz z kolejnymi podróżami przez jedność. Yy, uważam, że walka naziemna jest dziecinnie prosta i grałem cały czas na najtrudniejszym poziomie trudności. Ale znowu, walka w kosmosie była trudna, nawet na normalu, nie? Jeżeli trafiliście na trzy statki, no, no to było pozamiatane, nie? Było po Was. Jeżeli podkręcili poziom walki w kosmosie, ja tego nie widzę, nie? Naprawiano błąd, przez który wczytywanie zapisu wyjścia wykonanego podczas dokowania do stacji kosmicznej mogło powodować zmianę nazw statków. A to też ludzie dosyć dużo nie narzekali na fejsie. Naprawiono znacznik, który nie wskazywał aktualnego statku macierzystego po wykonaniu zapisów czytania pomiędzy różnymi statkami. Naprawiono błąd, który mógł powodować nieprawidłowe wyświetlanie granicy, jeśli statek niebędący domem został usunięty z lądowiska. Umiejętności: odmłodzenie. Efekt wizualne umiejętności odmłodzenia nie są już odtwarzane po otwarciu skanera dłoni w trzeciej osobie. Nie mam pojęcia. Pomieszczenie. Naprawiono problem z postępem wyzwania geodezyjnego dotyczącym zasobów mineralnych. System kontroli celowania. Naprawiono niespójności z poziomem 3 i 4. Broni przedmioty. Naprawiono nieprawidłowe ilości przeładowań, które mogły wystąpić podczas używania pakietu traumy. Naprawiono problem z polem widzenia i zoomem w lunetach broni. Kurde, nie miałem z tym problemu. Jestem ciekaw jak teraz będzie, nie? Naprawiono efekty dźwiękowe broni, które czasem odtwarzały się po zabiciu wroga. Yy, tak, to i mi i Michaelowi pamiętam się zdarzyło, po prostu zacinało łasie broni i cały czas był dźwięk jakby, na, jakby się napierdzielał, nie? Naprawiono niepoprawne przywracanie stanu wieży po zapisaniu i wczytaniu. I don't know. Naprawiono błąd, który mógł powodować, że światło hełmu nie pojawiało się ponownie w widoku trzeciej osoby po zapisaniu i wczytaniu. <grym> Z tym światem hełmu to jest w ogóle zwała, nie? Dla, dla niektórych to było coś epickiego. No dobra. Czyli tak naprawdę yy, nie dostaliśmy żadnego kontentu. Weszło bardzo dużo łatek, bardzo dużo poprawek, dosyć sporo poprawek wizualnych, tutaj ich nie będę czytał, bo no jest, jest, jest tego od cholery, a czy faktycznie one działają, czy nie, no przekonamy się w trakcie, w trakcie gry, nie? I teraz tak. Yy, wszedł patch, rozpierdzielił mody, nie? W momencie, kiedy próbowałem się zalogować przez Mot Organizera wywalało mi informację, że no, skrypt extender jest za stary, trzeba go zaktualizować. Także chłopacy się pośpieszyli i dzisiaj albo już wczoraj w nocy wyszła łatka, właśnie wczoraj w nocy chyba mi Milabrega pisał że, na Discordzie, że wyszła łatka. Skrip Extendera, także spróbujemy go sobie teraz odpalić, nie? Pobierzemy najnowszego i zobaczymy, czy nam to trybnie. No dobra, jak widzicie, troszeczkę modów ulep ulepszyłem. Nie ulepszyłem, tylko zaktualizowałem te, które się dało, te, które miały aktualizację. Teraz zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? No niestety przez moto organizera jeszcze nie damy rady odpalić. W porządku, a spróbujmy sobie odpalić Starfielda przez Vortexa. Sprawdzi sprawdzimy, czy, czy zadziała. Vortex też się tutaj zbrania. No to spróbujemy przez Steam, nie. No, zobaczymy, jestem ciekaw. Przejdźmy może na cały ekran. A w sumie przejdziemy sobie na cały ekran, jak ten, nie. A co tam? Co nie działa? Biggership, Astroner, Kampanion, Daretech, RF, Dużo tego. No dobra. Wiecie co? Ja sobie tylko, poczekajcie, sobie tylko zrobię, strzelę zapis ekranu, żebym wiedział którego save'a wczytać jak już zacznie swe działać no i zobaczmy czy mnie nie wydupczy, nie? ponieważ no, ostatnio się działo tak, że mnie wywalało do pulpitu Czyli co? Czyli dla mnie na razie jeszcze dupa. Muszę czekać, aż chłopaki jeszcze ogarną motorganizerze. Swe, ponieważ ewidentnie jeszcze jest nie to, które powinno być. Pomimo, że myślałem, że Yy, mamy, nie? Mamy adres library for sphere, Gdzieś tutaj też było. Ale spróbujemy jeszcze jedną rzecz sobie zrobić. Próbuję, spróbuję pobrać Starfield script Tendera, yy, zaktualizować go bezpośrednio ze strony. Zobaczymy, czy w ten sposób nie trybnie, nie? Это было в Skyrim, не? Это не было в Mamy. Weźmy, spróbujmy go sobie po pobrać. Czyli mamy już yy, ten plik. Ostatni update tego moda był 31 stycznia o 4:46, czyli dzisiaj. No niestety jeszcze to nie działa, także no. Niestety chciałem zrobić testowego streamka ze Starfielda, ale obawiam się, że nic z tego. No dobrze. Mam nadzieję, że przynajmniej ci, którzy się bawili bez modów, będą mogli sobie poszaleć. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.